okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Słupskim Ratuszu odbyła się uroczysta gala, w trakcie której wręczone zostały nagrody zwycięzcom konkursu Poznaj Mój Świat i plebiscytu Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej. Mamy również relację z Bierkowa, które gościło najzdolniejszych bibojów, i z Ustki, gdzie młodzież hartowała swoją wiarę w Hucie Ducha Świętego. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji w Słupskim Urzędzie Miejskim odbyła się 10. już uroczysta gala, w trakcie której rozstrzygnięto dwa konkursy. Zobacz Mój Świat i Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej. Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na 10. gali Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, na którym rozstrzygamy konkursy prezydenta miasta Słupska dla osób niepełnosprawnych. Miło mi tym bardziej, że od 10 lat jestem z Państwem. Mam tą przyjemność pełnienia funkcji pełnomocnika prezydenta miasta Słupska do spraw osób niepełnosprawnych, a jednocześnie członka kapituł konkursowych obu konkursów, czyli Zobacz Mój Świat oraz Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej. Oprócz prezydenckiego pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych Beaty Kątnik, galę swą obecnością uświetnili wiceprezydent Edward Zdzieborski i reprezentujący nowo mianowanego prezydenta Roberta Biedronia radny Krzysztof Kido. Ja chciałem tylko powitać Państwa w ratuszu i przypomnieć, podkreślić, a może powiedzieć niektórym, że dzień ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Osób Niepełnosprawnych jest dniem, w którym głośno osoby niepełnosprawne wypowiadają swoje potrzeby, głośno wypowiadają to, że są obywatelami, są członkami społeczeństwa, w którym żyją, i o nich musimy pamiętać. 92 rok to był rok, w którym ustanowiono ten dzień. Ja myślę, że od tego czasu bardzo dużo się w społeczeństwie naszym już zmieniło. Chcę przypomnieć tutaj o funduszu, czy o PFRON-ie, czy fundusz, z którego korzystają przedsiębiorcy, z którego korzystają jednostki publiczne do usuwania barier architektonicznych. Chcę powiedzieć tutaj o organizacjach, które wspierają i tworzą możliwość zajęć i organizację czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych. To wszystko się dzieje, ale wiadomo, że jest to praca ciągła i jeszcze wiele jest do zrobienia przed każdą społecznością dla osób niepełnosprawnych. W imieniu pana prezydenta Roberta Biedronia zapewniam Państwa, że najbliższa kadencja czteroletnia będzie kontynuacją tego, co było robione do tej pory, a także zostaną wysłuchane wszystkie sugestie, jak jeszcze poprawić, jak jeszcze ulepszyć modele pracy z osobami niepełnosprawnymi. Z okazji dzisiejszej gali składam Państwu najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Wśród autorów wyróżnionych przez kapitułę konkursową prac znaleźli się m.in. Gabriela Pępko, Przemysław Grudziński, Agnieszka Dul, Lidia Hebe i Cezary Wosinek. Laureatem plebiscytu Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej został słupski oficer rowerowy Robert Linkiewicz. Jak podkreśliła Beata Kątnik, jego praca nie ogranicza się wyłącznie do nadzorowania ścieżek rowerowych, ponieważ równie dużo uwagi przykłada do dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców Słupska, również tych niepełnosprawnych. Pogodzenie tych dwóch ról jest trudne ze względów czasowych. W pracy mam swój zakres obowiązków, natomiast dużo czasu też wolnego poświęcam na problemy i rowerzystów, i osób niepełnosprawnych, bo tak naprawdę te ciągi piesze rowerowe się bardzo często krzyżują i tutaj właśnie możemy dużo na ten temat powiedzieć. Jest to do pogodzenia, ale trzeba po prostu chcieć. Po części oficjalnej przyszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum nr 6 w Słupsku pod czujnym okiem Marty Serafin. Narzeczoną dziś nie potrafię być, córką nie potrafię ciebie być, cudzą wolę muszę grać, a uczyni będąc sobą bliskim zasmucić mam, kto odpowiedź może.
okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbył się również kiermasz prac uczestników słupskich warsztatów terapii zajęciowej. To jest jeden z takich kilku kiermaszy zaplanowanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to dzięki zaproszeniom do różnych placówek, instytucji, w tym magistratu czy przedszkola pod nazwą Kubuś Puchatek, będziemy handlować takimi upominkami świątecznymi, które wykonali uczestnicy terapii, w warsztacie terapii zajęciowej Diament przy ulicy Długosza. Takich kiermaszy w grudniu mamy przewidzianych kilka, jeszcze dwa są zaplanowane właśnie w magistracie. Z tego co pamiętam, to kolejny się odbędzie 5 grudnia, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Następny jest przewidziany na 9, a od 8 do 12 grudnia przez 5 dni, tyle czasu to będzie trwało, będzie można wstąpić właśnie do przedszkola Kubuś Puchatek na Zaborowskiej i tam na przykład będzie można sobie kupić fantastyczne wyroby ceramiczne. Jeszcze tych wyrobów nie mamy, one się dokładnie tego dnia wypiekają, są szkliwione, także jak tylko zejdą z taśm produkcyjnej, to będziemy je sprzedawać. Zazwyczaj te kiermasze odbywają się w porze Świąt Bożego Narodzenia albo w porze Wielkiej Nocy. No bo też wtedy właśnie ludzie się obdarowują jakimiś upominkami. Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że te rzeczy może nie są takie z górnej półki, za to mają tę zaletę, że są bardzo tanie. W holu na parterze Urzędu Miejskiego można było nabyć w atrakcyjnych cenach szereg ozdób świątecznych i drobnych upominków. W ostatni piątek listopada odbył się Haribo B-Boy Jam. Impreza zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupskiej Haribo Crew przyciągnęła 70 tancerzy z Pomorza i nie tylko. Zmagania odbywały się w Szkole Podstawowej w Bierkowie. Zawody podzielone były na 3 kategorie, 2x2, 1x1, gdzie startowali najmłodsi uczestnicy oraz specjalna kategoria B-Girl, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona tylko dla dziewcząt. W tej kategorii swoich umiejętności dowodziło 20 uczestniczek. Najlepsza zdaniem sędziów w kategorii dziewcząt była Julia Malek z Siemianic. W kategorii dziecięcej najlepiej spisał się B-Boy Mleko z Pruszcza Gdańskiego. W walkach 2x2 sędziowie uznali, że ponad Normactive, czyli B-Boy Przemo i B-Boy Machina z Elbląga byli bezkonkurencyjni. Miano najlepszego B-Boya imprezy otrzymał 10-letni Kuba Szeliga z Choćmirówka, czyli B-Boy John Rambo. Który to wasz start w zawodach? Znaczy się kilka razy startowaliśmy. Byliśmy też na kilku grubszych eventach trochę dalej poza granicami naszego państwa, między innymi w 2011. Ja z kolegą Dawidem, który sędziował te zawody, byliśmy na evencie IB znajdującym się w mieście Hirlem, niedaleko Edinhof. Było tam bardzo fajnie, była bardzo fajna zajawka i w ogóle. Czyli nie da się tego do końca zliczyć i powiedzieć, ile tych startów już było, nie? A wygranych? Nie, wygrany to pierwszy raz w życiu tak daleko, nie? Bo w sumie jesteśmy, można byłoby tak rzec, że świeżymi graczami, nie? Tańczymy od niecałych 5 lat. Ej, a ile macie lat? No ja mam 27. Ja 22. To dosyć późno chyba zaczęliście, przynajmniej jak na breakdance. Jest ciężej? Wydaje mi się, że tak, że trzeba mieć... Trzeba być bardziej charakterywnym w tym, co się robi i skrupulatnym i wiedzieć dokładnie, czego się chce. Nie, nie ma takiego czasu na pomyłki, miejsca na chwilę zastanowienia. Trzeba małymi krokami iść do przodu, robić swoje. Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszej imprezy? Zjadłem obiad, potem pojechałem do Carrefoura na zakupy i wtedy przyjechałem z moim kolegą Dawidem. Świetnie, słuchajcie, na pewno odbędzie się kolejna edycja Kwietniowej Rewolucji, oczywiście w kwietniu, już za kilka miesięcy. Będziecie?
Wydaje mi się, że powinniśmy się tutaj znaleźć, nie? Znaczy się nie możemy powiedzieć, czy na pewno, na 100%, ale mamy taki zamiar. Ale trenujecie do kolejnych zawodów. Oczywiście. Trzeci przegląd pomorskiego hip-hopu. Z jak dalekich miejscowości przyjechali dzisiaj tancerze? Powiem panu więcej, to jest piąty przegląd już pomorskiego hip-hopu i nawet nie jest przegląd, a zawody na bardzo wysokim poziomie. Jest to już piąta edycja Hali Bobby Boy Jamu. Dzisiaj gościliśmy zawodników z całego Pomorza, ze wszystkich najlepszych szkółek, które możemy znaleźć w naszym regionie. Przyjechali zawodnicy, byli zawodnicy z Bydgoszczy, dwóch zawodników dojechało ze Szczecina. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wygrali zawodnicy, którzy na co dzień trenują w Elblągu, także też nie mieli tutaj po drodze. No, fantastycznie się udała impreza, jestem bardzo zadowolony. Okej, jak wielu z tych zawodników sam trenujesz? Połowę osób, które startowały, są to osoby, które uczęszczają do mnie na zajęcia. Okej, co dzisiaj, może po paru latach trenowania kogoś i samego siebie, możesz stwierdzić, gdzie bardziej leży twoje serce? W treningu samego siebie czy kogoś? Zawsze w treningu samego siebie. To jest tak, że ja bardzo lubię prowadzić zajęcia, sprawia mi to przyjemność, ale nie wiedziałbym rzeczy, których uczę, gdybym sam się nie trenował, gdybym się nie rozwijał. Jestem w stanie zrezygnować na przykład z jakichś zajęć, z grupy i wybrać swój trening, ponieważ jeżeli ja się nie rozwijam, grupa się nie rozwija i wtedy to, co robię, po prostu traci sens. Jakie najbliższe plany? Aktualnie za tydzień organizuję jedną z większych imprez breaka w Polsce w Pruszczu Gdańskim. Jest to impreza Pal Parkiet, będzie to już 8. edycja. Następnie sędziuję przez kolejne 2 tygodnie zawody w Łodzi i w Kętrzynie, plus jakieś dodatkowe warsztaty w różnych miastach w Polsce. Praktycznie wszystkie weekendy, praktycznie całe tygodnie są zajęte. Uczestnicy zawodów praktycznie co weekend pojawiać się będą na tego typu imprezach w całym kraju. Najbliższe zawody breakdance w gminie Słupsk odbędą się w kwietniu. Będzie to już 4. edycja kwietniowej rewolucji. Jest to prawdopodobnie największa impreza tego typu na Pomorzu. 29 listopada 2014 roku w kościele Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza w Ustce odbyły się spotkania młodzieży z cyklu Huty Ducha Świętego. Młodzi wysłuchali krótkiej konferencji i śpiewali razem ze słupskim zespołem muzycznym. Obejrzeli również ewangelizacyjną pantomimę w wykonaniu swoich kolegów. Przede wszystkim jednak spędzili tę godzinę adorując Najświętszy Sakrament. Wielu z uczestników skorzystało także z sakramentu pokuty i pojednania. Huta Ducha Świętego wpisuje się w modlitewne przygotowanie do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Spotkania odbywać się będą w każdą drugą sobotę miesiąca w Usteckim Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii i Panny Gwiazdy Morza. Następne już 13 grudnia.